Witajcie, moi drodzy! Dziś pomożemy Kasi zdobyć jej drugą połówkę. W tym temacie nie ma co zwlekać, dlatego zaczynamy! Jest z nami Kasia. Kasiu, cześć. Cześć, dzień dobry. Jak samopoczucie? Dobrze, dzięki. Super. I są z nami nasi kandydaci. Cześć, chłopaki. Cześć. Trzech ich jest. Na tym etapie dowiemy się, kogo Kasia wybrałaby po fotografiach. Bardzo proszę. Dziękuję. Kochani, dzisiaj porozmawiamy o atrakcyjności i przyjrzymy się czynnikom, które wpływają na nasz odbiór drugiej osoby. Okej. To co tobą kierowało, że wybrałaś kandydata numer dwa? Wygląd ma duży wpływ na to, że ktoś jest dla nas atrakcyjny, zwłaszcza na tych wczesnych etapach znajomości. Czasem patrząc na samo zdjęcie, jesteśmy w stanie przypisać tej osobie jakieś cechy charakteru. To naturalne. Jednak ocena czyjegoś wyglądu jest bardzo indywidualna. Wszyscy jesteśmy różni i nie ma określonego typu urody, który jest atrakcyjny dla wszystkich. Ogólnie bardzo taki pozytywny, uśmiechnięty, radosny. Dobrze, to zachowaj to zdjęcie do końca naszego programu, a my przechodzimy do kolejnego etapu. Chłopaki, na tym etapie poproszę każdego z was, aby opowiedział o swoim śniadaniu. O, Kasiu? Tak? Słuchaj się w głosy chłopaków i zastanów, który podoba ci się najbardziej. Zacznie kandydat numer jeden. Dobrze, więc tak... Głos jest kolejnym ważnym elementem w trakcie poznawania drugiej osoby. Nie tylko barwa głosu, ale również jego wysokość, intonacja i tempo, w którym ktoś mówi. Na podstawie tego również oceniamy czyjąś atrakcyjność, często nieświadomie. I właśnie od tego czasu nie wiem śniadać, no. No cóż mogę powiedzieć, dzień jak co dzień. Niskie głosy kojarzą nam się z siłą i dominacją. Wysokie z kolei z miękkością i brakiem agresji. Również na podstawie samego głosu jesteśmy w stanie wyczuć czyjś stres. Kasiu, który z chłopaków na tym etapie podoba ci się najbardziej? Chodzi o głos, tak? Dokładnie. No to kandydat numer 3. Czyli zmieniło się. Kandydacie numer 1, nie smucimy się, nie szlochamy, bo się jeszcze wszystko może odmienić. Na tym etapie chodzi o dotyk i zapach, a w tym pomoże Kasi magiczna opaska. Dotyk jest również bardzo ważny. Na podstawie samego dotyku możemy stwierdzić, czy ta osoba jest dla nas pociągająca. Przyjemny zapach jest w stanie zwiększyć naszą atrakcyjność w oczach drugiej osoby. Ładne masz perfumy. Istnieje również coś więcej niż tylko zapach. Tak zwany ślad zapachowy. Inaczej mówiąc, każdy ma swój indywidualny zapach. Do tego dochodzą feromony, czyli związki chemiczne wydzielane przez organizm, które wbrew temu, co wielokrotnie słyszeliśmy, nie mają zapachu. Może zatańczymy? Okej. Syntetyczne feromony można kupić w sklepie, ale skuteczność ich działania nigdy nie została potwierdzona. Wynika to z tego, że jedna kompozycja feromonów nie może działać tak samo na wszystkich. Ojej. Tylko wszystko w porządku? Nie, w porządku, dzięki. Przepraszam. A teraz wielki finał! Kasia będzie miała szansę porozmawiać z każdym z uczestników z osobna i zdecydować, z którym z nich pójdzie na upragnioną randkę. Czas, start. Cześć. Hej. Olek. Kasia. I teraz tak naprawdę najważniejsza rzecz. Rozmowa. Dopiero w ten sposób można potwierdzić lub obalić swoje wyobrażenia na temat drugiej osoby. Czy ten ktoś podoba nam się tylko fizycznie? Czy świat wewnętrzny tej osoby jest dla nas równie pociągający jak jej zapach i barwa głosu? Jedynym sposobem na sprawdzenie tego jest rozmowa. Chyba się kończy czas. Szkoda. Tak, ale może... koniec czasu. Dziękujemy i zapraszamy kolejną osobę. Czas, start. Chciałabyś może zamieszkać na wsi? Na wsi? No. W sumie nie, chyba nie. Pamiętajcie, że żaden z tych czynników, o których rozmawiamy dzisiaj, nie działa w pojedynkę. A pierwsze wrażenie często może być mylące, chociaż nie musi. Kasiu, jaka jest twoja decyzja? Olek, chłopak numer jeden. Czy aby na pewno? Tak. W takim razie poprosimy do nas Olka! Gratuluję, kochani. Dziękujemy. Tak. Kasia i Olek już za chwilę pojadą na swoją wymarzoną randkę, ale wcześniej pani Sylwia wręczy tę wspaniałą nagrodę. Pani Sylwia, prosimy. Proszę bardzo, życzę szczęścia. Dzięki. Dziękuję pani Sylwio. Ten luksusowy pobyt w hotelu dla dwóch osób chciałem zaproponować pani. Co? Idziemy stąd.
Kochani, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i że już wiecie mniej więcej, co się składa na to, czy ktoś jest dla nas atrakcyjny. Pamiętajcie, że rozmowa i spotkania są najważniejsze. No, a my się widzimy za tydzień. Bye!